Ponad 20 lat temu polskie gamingowe podwórko było głównie zdominowane przez drewnianego Gotika, wiecznie żywe Heroesy 3 i Diablo. Ale bardziej drugą część. Popularność tej ostatniej franczyzy była tak wielka, że wychodziła aż poza ramy graczy i można było usłyszeć nawet zambony w kościele o tym, jak Diablo to dobra gra. Od premiery drugiej części mieliśmy oczywiście Diablo 3, jednak wielu graczy przymyka oczy i udaje, że ta się nie ukazała. Teraz, po tylu latach, w końcu mamy bardziej prawowitą kontynuację i następcę. Na wstępie, gdyby ktoś nie chciał słuchać, co tam ciekawego w tym Diablo 4 jest, a lubił Diablo 2, to śmiało może spać spokojnie i sięgnąć po czwórkę. Jeżeli ktoś był wielkim fanem Diablo 2, to wam i tak nikt nie dogodzi, więc poszukajcie innego miejsca, by się wypłakać. A teraz przechodząc, z czym się tego nowego diabła je? Przygodę zaczynamy jako postać i z jednej z pięciu klas. Możemy zdecydować się na czarodziejkę, nekromantę, barbarzyńcę, łotrzyka i druida. Oczywiście przy wyborze postaci możemy zdecydować się na kobiecą bądź męską wersję każdej z opcji. W kreatorze dostępny jest wybór twarzy, włosów i tatuaży, chociaż nie jest może jakoś mocno rozbudowany, to ciągle na kustomizację pozwala. Po tym trafiamy już do naszej historii, która tak prawdziwie nasza jest jedynie przez prolog, bo tyle trwa ta część bez innych graczy. Tak. Czwarta część to MMORPG Wannabe, czyli mamy różnych graczy kręcących się po sanktuarium, możemy przełączyć się do eventów w świecie, czy do pokonywania World Bossa, wchodzić w interakcje i tym podobne. Przyznam, że to była moja największa obawa podchodząc do tej odsłony, jednak okazuje się, że nie przeszkadza to aż tak bardzo. Graczy dookoła jest stanowczo mniej niż w trakcie otwartej bety, przez co mniej to wybija z immersji. A dungeony i tak każdy zwiedza samodzielnie, chyba że wcześniej utworzy party i pójdzie ze znajomymi. A bieganie po otwartym świecie z innymi graczami nie przeszkadza w zabawie. A tak, otwarty świat to też jest kolejna spora zmiana. Nie mamy tu już liniowej historii, gdzie w kolejnym akcie trafiliśmy do nowej lokacji. Ogólnie ta część Diablo bardzo chce być grą usługą i no, wychodzi jej to, ale to też nie jest w pełni smutna wiadomość, bo trzeba rozgraniczyć te nieudane gry usługi od takich jak ta, gdzie przygotowane mamy solidne podstawy i bardzo dużo kontentu już w przyszłości, bo Blizzard przed premierą zapowiedział dwa duże dodatki, dlatego wiemy, że gra celuje w bycie produkcją na lata. To też może niektórych graczy, zwłaszcza tych singleplayerowych, odstraszyć, bo można łatwo wyczuć, że ta historia to raczej taki przedsmak i dopiero po jej ukończeniu rozpoczyna się ten słynny endgame z gier MMO. To tam jest już budowanie buildów, przechodzenie trudnych dungeonów, ogólnie wyższe poziomy trudności zabawy i tym podobne. No ale żeby nie było, sam jako gracz bardziej singleplayerowy bawię się całkiem nieźle, bo jednak to, co zostało przygotowane, to spokojnie z 30 godzin zabawy, a jak dodamy do tego jeszcze wszystkie poboczne questy, to już w ogóle robi się ogrom. Coś, co bardzo mi się podobało w trakcie kończenia kolejnych aktów, to moment stawania w szranki z końcowym bossem, bo jak w przypadku Diablo 2 po prostu długo tukliśmy oponenta, w Diablo 3 dodano elementy otoczenia, gdzie coś się podpala, ale nadal były to przeszkadzajki, które można było łatwo uniknąć, tak walka z bossem w najnowszej odsłonie daje nam już trochę więcej ekscytacji. Specjalne ataki, które w dany sposób trzeba omijać, pociski przemierzające arenę konkretną trajektorią i tym podobne. To przypominało mi czasy, gdy chodziłem na dungeony w World of Warcraft i tam na koniec bossowi wymagają dokładnych, czy to taktyk, czy bycia bardzo uważnym. To jest ewidentnie element, który zawdzięczam temu, że Diablo 4 bliżej do MMO. Jest też element, który nieco mniej lubię, a dokładnie jest skalowanie się przeciwników. W lokacji, w której zaczynamy, zawsze spotkamy wrogów, którzy są na naszym levelu. Mnie to nieco drażni, bo w tego typu grach bardzo lubię czuć progres poprzez świadomość, że w pierwszej lokacji wrogowie będą zabijać się o moją aurę. A tutaj cóż, czym wyższy level, tym wrogowie wymagają więcej strzał. No ale zacząłem wspominać o historii i się rozproszyłem, bo tutaj wielkim złem nie jest tytułowe Diablo, tylko Lilith, matka sanktuarium, która lata temu stworzyła wraz z Inariusem ten świat. Zapieczętowana w końcu wraca, by otworzyć wrota piekieł i zaprowadzić nowy porządek. W moim odczuciu cała historia z Diabła IV jest raczej dość generyczna, tak tym razem antagonistka jest napisana w taki sposób, że nieco łatwiej jest z nią sympatyzować, zwłaszcza bardziej niż z Inariusem, jednym z archaniołów, który w trakcie historii staje przeciwko niej. Ogólnie wydaje się najlepiej napisaną częścią Diablo jak dotąd. Bo chociaż przez większość czasu i tak myślę, by iść do przodu i zażynać kolejne hordy wrogów, tak w przypadku tej odsłony mam momenty zadumy i zainteresowania, która strona to faktycznie ta słuszna.
To, na co warto zwrócić uwagę na premierę, to fakt, że gra działa rewelacyjnie. Czy to na konsolach starej generacji, czy na nowych, a nawet leciwych PC-tach. Biorąc pod uwagę aktualny rynek gier, wydaje się, że powinna to być norma, a jest to prawie cud. A ten diabeł wygląda naprawdę rewelacyjnie. Szczegółowy, z masą skilli powodujących wybuchy i wiele elementów w jednym momencie. A co najważniejsze, jest on w duchu Diablo 2, czyli bardzo mroczny, smutny, a momentami aż obrzydliwy. To, co również nie odstaje, to warstwa audio, czy to w przypadku muzyki, czy pełnej polonizacji. Wiem, że nie każdy lubi dubbingi w grach, ale to, jak na przestrzeni lat był robiony on w grach z serii Diablo, pokazuje, że da się to zrobić rewelacyjnie. Tym razem również jest on genialny. Jeszcze Piotr Franceschi jako narrator, gdy rozpoczynamy przygodę, to coś, co nie jednego gracza starej daty wprawi w gęsią skórkę. Nie chcę jednak rozpływać się nad tym Diablo, bo ciągle są tu też rzeczy mniej poprawnie zrobione. Sam fakt, że gra wymaga od nas ciągłego połączenia z internetem, jest największym grzechem współczesnych gier. A zwłaszcza w przypadku produkcji takiej jak Diablo, gdzie jest specjalny tryb hardcore, który powoduje usunięcie postaci po jej śmierci. Nie tworzyłem jeszcze, ale nie czuję się komfortowo na myśl, że błąd serwera albo lagi spowodowałyby, że straciłem godziny grania. No i sam fakt, że mamy tu do czynienia z grą usługą, może i są super podstawy, jak wspomniałem wcześniej, ale za samą grę, czyli te podstawy, trzeba zapłacić ponad 300 zł, a twórcy już w twarz nam mówią, że to nie jest pełna gra, a będzie ona rozwijana. Fajnie, że słuchają community i na dzień pisania tej recenzji ogłosili duże aktualizacje poprawiające to, co się graczom nie podoba, ale to ciągle pełnoprawna gra AAA, która nie ma całej zawartości w sobie na start. Kolejny z grzechów współczesnej branży gier. 20 lat temu, jakby mi ktoś powiedział, że jedyna słuszna opcja grania w Diablo to ta na padzie, to bym zaśmiał mu się w twarz. Dzisiaj nie widzę innej opcji. Ta część Diablo bierze najlepsze rzeczy z dwójki i trójki, miksuje to wraz z grą usługą w otwartym świecie i podaje na ślicznie udekorowanym talerzu w akompaniamencie anielskich chórów. Największym problemem jest to, że jest to góra jedzenia i jako pojedyncza osoba bardzo szybko można się tym zapchać. A smak wydaje się w pewnym momencie zbyt monotonny, dlatego dobrym rozwiązaniem jest zebranie się z kimś i pałaszowanie tego dania wspólnie, w luźnej atmosferze. Dlatego też to, co było świetne w trzeciej części, czyli lokalny koop na konsolach, tutaj również sprawdza się idealnie. Jak to powiedział kiedyś Piotr Franceschi, przed wyruszeniem w drogę najlepiej zebrać drużynę. A przygoda ta jest warta, by na nią wyruszyć, zwłaszcza jeżeli brakuje wam porządnego hack and slasha. Dziękuję za uwagę. Jeżeli chcecie dołączyć do moich ziomeczków, tutaj w tym momencie macie mój nick.